Przy okazji robienia szafek pokażę, jak zamontować i zmontować prostą półeczkę Voxnan do łazienki, szklana półeczka. Dostajemy to w takim oto pudełeczku. Odcinam taśmę. Zobaczę, co tam w środku jest. O, prosta półka. Nic skomplikowanego. O. Poznajmy się z tym. Jeszcze tego nie montowałem, więc zobaczmy, o co tu chodzi. Folię out. Jest, że dobrze zabezpieczone. I co? Zwykła półka. Ciekawe, czy się da to jakoś zdemontować do czyszczenia. No nie, to jest słaba opcja, że tego się nie da, tego szkła zdemontować do czyszczenia. Co tu jest ciekawego? Dołączony do zestawu jest kluczyk imbusowy, zwany ampulem. Żeby to zamontować, trzeba odkręcić tutaj. Aha. Odkręca się całość. Wypada blaszka. O. I tą blaszkę trzeba będzie powiesić. I na tym potem, na tych blaszkach będziemy wieszać półkę. No dobra. To odkręcam blaszki. I idę do łazienki. Obmierzyć sprawę. Wymyśliłem, że będzie ona wisiała tutaj na linii fugi, co ułatwi nam wiercenie. Będzie ona w ten sposób tutaj. O! Tu. Trochę przesunięta względem osi, ale tak niestety musi być. W związku z tym, według instrukcji, odstępy pomiędzy dziurami mocującymi i mocowaniami mają być 424 mm, co daje 42 cm i 4 mm. Więc bierzemy sobie coś do zaznaczenia i lecimy. Tu będzie pierwsza dziura. 42 i 4. Tu teoretycznie ma być druga. Zobaczmy, czy to jest prawda. I to jest gówno prawda, bo to jest dłuższa wersja. I widzicie, jak mi się naciął. Więc trzeba zmierzyć samemu. Więc mierzymy rozstaw. Tu. Dotąd. 62,5. Czyli od dziury, która będzie tu, 62,5. Trochę mi tu szafka przeszkadza, ale damy radę. 62,5 tu. Czyli to ma być wkręt. I co? Tutaj użyjemy też kołków Fisher Duo Power, tylko takich malutkich. Dlatego, że tutaj jest płytka, pod płytką jest karton gips i potem jest cienka ściana betonowa. Więc tutaj jest najpierw wywierce bez udaru, a dalej już z udarem. Tak. Cyk. Dobra. Lecimy bez udaru. Przystawiamy. Cyk.
I tak, pierwsza powiedziałem, że będzie tu. Nie używam poziomicy, bo za poziom mi służy fuga. Przejechałem do kartonu i myślę, że to wystarczy. Taka głębokość. I teraz tutaj, żeby nie uszkodzić garderoby. O. I pięknie. Dobra, i teraz tak, mocujemy te oto podkładeczki. Niby tutaj jest powiedziane, żeby na dwie śruby. Spróbujemy na jedną i będzie git. A, kołeczek. O, zapiera się, czyli będzie dobrze. Ponieważ to płytka, to delikatnie młoteczkiem. O, pyk. I tutaj drugi. Kabli tu nie ma. Sam je kładłem, więc wiem, że są na górze. Dobra, siedzi. I teraz przykręcimy te oto płytki mocujące. Kurna, będzie lepiej się trzymać. O, porządny kołek. I dobrze półeczka trzymać. I tu to samo. O, tak się kurde trzyma, że się przykręcić nie chce. Dobra. I teraz co? Półeczkę. Fik, fik, o, oj by było po półeczce, o, wlazła, wlazła, i to jeszcze musi wlizić, wlazła, dobra, i teraz na koniec tym oto kluczem imbusowym. Dokręcamy mocno do pierwszego oporu. O, jest elegancko. I drugi. Proszę, jak się pięknie trzyma. No i gotowe. I elegancka półeczka na drobiazgi łazienkowe jest. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i do zobaczenia.